Dzień dobry. Mam na imię Robert i jestem trenerem. Mówi się teraz, jak się nazywa człowiek. Mówi się homo ludens, człowiek bawiący się, coś tam, homo sapiens. Zresztą bardzo jest fajna ankieta, chodzi gość pod różnymi instytucjami i mówi dzień dobry, co by pani zrobiła, gdyby się pani w rodzinie urodził homo sapiens, albo pani by się urodził homo sapiens. A kobiety mówią, mój Boże, no, ale wychowałabym, no trudno, no przecież, no nie, no, nie, no wychowałabym. No więc homo sapiens jest po prostu... A ja myślę, że po prostu wielu ludzi ma taką wielki dar, misję, w ogóle turbo misję do oszukiwania się, zwłaszcza jak są w coś, w jakiś proces zaangażowani i już się witają z gąską. Na rynku polskim pojawiły się kiedyś kredyty w takich zwanych frankach szwajcarskich czy jakichś tam innych. I te kredyty, jak się pojawiły, ja się na tych produktach nie znam bankowych. I jeżeli bank do mnie dzwoni trzykrotnie z jakąś ofertą, to znaczy, że ta oferta dla mnie jest niekorzystna. No bo to jest normalne, no bank nie dzwoniłby z korzystną dla mnie ofertą trzykrotnie. Prawda? No jeżeli dzwoni do mnie, to znaczy, że ta oferta nie jest korzystna, tak? Jeżeli dzwoni do nas na przykład gość z mafii wołomińskiej do nas, prawda? To znaczy, że ta oferta nie jest dla nas korzystna. Przepraszam za takie porównanie, ale no po prostu nie przyszło mi nic innego do głowy. Więc generalnie, jeżeli bank do nas dzwoni, to dla mnie nie jest korzystne. Znaczy, nie musi być niekorzystne oczywiście, prawda, ale mam dużo, jakby pewną taką jakby ostrożność do pewnych sytuacji. I kiedy pojawiły się kredyty we frankach szwajcarskich, to ja zacząłem je analizować. Ja się na tych sprawach w ogóle nie znam. Nie mam o tym pojęcia. PIT wypełnia mi moja księgowa. Pozdrawiam cię, Aneta. Albo mój tata. No bo uważam, że PIT to jest po prostu, jakby to powiedzieć, to służy do wyłudzeń w skali społecznej, a nie do tego, żeby naprawdę był jakiś podatek. Jeżeli miał być naprawdę jakiś podatek, to nagrałem zresztą o tym materiał. I pojawił się kredyt we frankach szwajcarskich. Oceniłem ten produkt w ten sposób, że jest to wierzch pewnej piramidy, i to jest kredyt bardzo dobry, jeżeli ktoś na przykład chce kupić dobry samochód, powiedzmy, ale go nie stać, ale maksymalnie będzie spłacał maksymalnie do 5 lat, 3 do 5 lat i samochód będzie kosztował 100 tysięcy. Dlaczego tak to oceniłem? Ponieważ pomyślałem tak, ktoś chce kupić na przykład Skody Octavia Scout albo Super B w wersji 4x4. No, dziwaczne marzenie, ale Skoda na przykład Super B 4x4 jest naprawdę znakomitym samochodem. Mój kolega Michał, pozdrawiam cię Michale, z Krakowa, który jeździł chyba wszystkimi samochodami 4x4, takimi typu, wiecie, Lamborghini 4x4, jakaś tam Skoda 4x4, taka blaszana i czy takie inne. Wszystkim już jeździł chyba, co w ogóle w Europie jest do dyspozycji na 4x4 i testował. Powiedział, że z takich normalnych samochodów, wiecie, nie takich z wyciągarkami z przodu, tylko normalnych, to najlepiej w życiu jeździło mu się Skodą 4x4 Scout Kombi Octavia. I że to był najlepszy samochód jego życia, jeśli chodzi o połączenie normalnej eksploatacji codziennej z taką funkcjonalnością trochę terenową. No więc to jest marzenie, można takie mieć. Ten z takimi samochód kosztuje około 100 tysięcy. I powiedziałem, słuchajcie, do znajomych, a wtedy prowadziłem projekt w takiej dużej korporacji. To jest coś takiego, jak będziecie chcieli mieć samochód za 100 tysięcy, ale nie macie z tych 100 tysięcy, a chcecie mieć w dobrej cenie i w ogóle, no to jest wszystko. Ale słuchajcie, nie władowujcie się na minę w postaci mieszkań. Chyba że chcecie spłacić to mieszkanie w ciągu 3 do 5 lat, to okej. Jeżeli 3 do 5 lat, to okej, ponieważ oni będą 3 do 5 lat łagodni, ponieważ będą zbierać klientów z rynku, a kły dopiero pokażą troszkę później. Poza tym oceniłem ten produkt jako skrajnie niebezpieczny. Dlaczego? Ponieważ z kilku przyczyn. Ponieważ jest coś takiego, że pożyczamy sumę X, ale jest mnożnik, który jak po latach przyznał pewien bankowiec, był brany po wnikliwej analizie, czyli z dupy. Mianowicie były różne brane spready i inne, czyli razy Y bierzemy, to ten spread
i potem razy coś, jakiś współczynnik wartości waluty, na który nie mamy żadnego wpływu i on jest poza granicami naszego kraju i to mamy do zapłacenia. To mamy do zapłacenia. To jest niesamowite. To tak jakbyśmy założyli sobie na przykład licznik energii elektrycznej, ale on byłby u sąsiada i sąsiad by miał prawo naliczać prowizję według własnego widzimisię. Czyli mamy licznik i płacimy tanio za prąd. Ale w każdej chwili na przykład możemy płacić dwa razy tyle za prąd, albo trzy razy tyle za prąd. No tyle, ile nam powie sąsiad, tyle płacimy, bo on musi iść do piwnicy i ten licznik odczytać, a to może kosztować dużo. To po prostu to jest jakby coś poza naszym zasięgiem. No bo jeżeli weźmiemy kredyt w Banku Polskim, w jakimś tam Banku Gospodarki Krajowej i na przykład w Polsce jest jakiś kryzys, no to wszyscy mamy ten kryzys. Ale jeżeli jest jakiś kredyt, który ma plus jakieś spready i inne rzeczy, nawet nie wiem, co to jest ten spread, ale jak to powiedział jeden bankowiec, braliśmy te współczynniki z dupy, a potem jest jeszcze współczynnik tej wartości waluty, na której my nie mamy w ogóle wpływu, bo Szwajcaria będzie się rozwijała, ale może się nie rozwijać, może na przykład iść na przykład, no na przykład może sprzedać swój przemysł taka Szwajcaria, albo zostanie zupełnie rozgrabiona, może na przykład sprzedać te zakłady za bezcen przemysłowe, które ma. Przecież jest taki już przykład w Europie, prawda? Kraju, który sprzedał wszystko za bezcen i teraz produkuje krochmal. Krochmal przepraszam, krochmal i plastikowe pudełeczka. To jest bardzo skomplikowane to pudełeczko, tylko w tym się chyba zacina jeden zaczep. Więc Szwajcaria może po prostu nawet upaść, ponieważ ktoś powie, szwajcarskość, proszę Państwa, to jest nienormalność. I oni powiedzą, no tak. Już, nie ma już scyzoryków szwajcarskich, są euroscyzoryki, a w ogóle produkujmy w Chinach. No po co nam szwajcarskie scyzoryki, po co nam szwajcarskie silniki, po co nam szwajcarskie łożyska, po co nam szwajcarskie zegarki? No ktoś może przyjść taki i powiedzieć, szwajcarskość to jest nienormalność. I na przykład będzie Szwajcaria już ułożona inaczej. I nagle Szwajcaria po prostu upadnie, jej waluta będzie po prostu takim materiałem, potem się wprowadzi pieniądz elektroniczny typu, zrezygnuje się z szwajcarskiej waluty. I ten współczynnik upadnie na dziób. I my razem z jakąś niepoczytalną Szwajcarią też upadniemy na dziób. Mało tego, zrobiłem taką kwerendę po bankach i okazało się, że żaden bank, wyobraźcie sobie Państwo, na początku nie był gotowy do przyjmowania waluty szwajcarskiej. Jeżeli ktoś miał naprawdę, nie wiem, 5 tysięcy tych tam, nie wiem, franków i szedł do banku oddać, to pani w okienku robiła takie wielkie oczy i nie była w stanie przyjąć pieniędzy. Jest przepis, że każda instytucja, na przykład Telekomunikacja Polska, musi mieć jedno takie okienko kasowe, gdzie przyjmie pieniądze. Więc na przykład takie firmy duże robią gdzieś tam na Zadupiu, na Dolnym Mokotowie, gdzieś tam w jakimś tam placu, takie budkę i tam mówią, tam można wpłacać pieniądze. I formalnie jest zadośćuczynienie, bo jest formalny punkt, że można wpłacać. A banki nie były w ogóle na to gotowe. W ogóle można było mieć, nie wiem, 500 franków, chcieć wpłacić, nie było takiej możliwości. I ja, chcąc, mówiłem to ludziom, słuchajcie, nie idźcie w tym kierunku, ponieważ to jest za dużo zmiennych, jest jakiś spread, jest jakaś waluta Szwajcaria, a wiadomo, że Szwajcaria to nie wiadomo, czy sobie poradzi na rynku współczesnym, prawda? Co oni tam robią, co oni mają, ile mają globalnych firm? 30? Takich naprawdę globalnych, co oni produkują? Silniki, to, tamto, śmamto, łożyska, elektronika, automatykę przemysłową, noże, świetną stal, no, metalurgię. No, co oni tam robią? No niewiele, co mają? Bankowość, złoto? Dajcie spokój. To może mało. Poza tym za 30 lat, mówiłem, nie wiadomo, co w ogóle będzie. I to już mówiąc całkiem poważnie. Mało tego, bank nie jest przystosowany do przyjmowania walut. I powiem tak, że nikt nie chciał tego słuchać. Nikt. Każdy mówił, były argumenty takie. Robert, słuchaj, bo jesteś dobrym trenerem i my to cenimy, my to szanujemy. Natomiast no, powiedz szczerze, czy ty się znasz na bankowości? Ja wiem, nie. I właśnie dlatego jestem taki ostrożny, ponieważ gdybym się znał, to bym był po tamtej drugiej stronie i wam to sprzedawał. Ale że nie znam się, to właśnie mówię, to nie wygląda dobrze. To wygląda źle. To wygląda źle, bo wszystkie zmienne są
poza waszymi wpływami. Robert, pamiętam taki argument, jeden taki pajac przyszedł i powiedział: Robert, pamiętaj, pieniądz nie ma narodowości. Kurda, ludzie są głupi. Mówi, pieniądz nie ma narodowości, a to, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że to coś jest złe. Przecież oni by nie proponowali nam rzeczy złych. No więc mówię sobie, chłopie, no dobra, ty widzę, nic nie rozumiesz, ale znaczy, ja rozumiem, że ludzie tak myślą, bo ludzie mogą kupić sobie mieszkanie 30-metrowe albo 40-metrowe, to jest 10 metrów więcej, tak, za tę samą ratę miesięczną. Więc, no mój Boże, no i trudno ludzi nie rozumieć i trudno ich potępiać, że mogą mieć lepszy samochód lub jeszcze lepszy za tą samą ratę miesięczną. A przemówienie do nich, słuchajcie, no nie wiadomo, co to będzie za 20-30 lat, bo frank może poszybować albo spaść, albo cokolwiek. Spready są jakieś, nie wiadomo, co to w ogóle jest, a w ogóle banki nie są przystosowane do przyjmowania waluty, więc to znaczy, że są z założenia przystosowane do oszukiwania, no bo jeżeli ktoś pożycza na przykład kredyt jakiś we frank, to powinien cieszyć się dwoma rękami, że ktoś przynosi mu te franki. Przecież bank, gdyby to był naprawdę uczciwy kredyt we frankach szwajcarskich, naprawdę uczciwy, to powinien po prostu całym sobą być przeszczęśliwy, że ten ktoś przynosi mu franki, a nie jeszcze mu utrudniać. Czekajcie, zobaczcie, ile minut mam jeszcze? 8. I zrobiłem coś takiego, że zrobiłem test. Mianowicie zrobiłem bardzo prosty test. Mianowicie zrobiłem taką prostą, jednostronicową ankietę. Znaczy nie test, tylko takie pytania były, trzeba było napisać werbalnie pytania. I napisałem, chyba nie pamiętam, 20 pytań odnośnie tego, odnośnie Szwajcarii. Na przykład, ile jest kantonów w Szwajcarii? Ile średnio zarabia w Szwajcarii lekarz? Ile średnio w Szwajcarii spłaca się mieszkanie? Jaki jest układ tych mieszkań, prawda? Jak to jest z wynajmem mieszkania? Ile coś tam, prawda? Ile kosztuje w Szwajcarii średnio utrzymanie? Jak to wygląda? Teraz to jest bardzo proste, proszę Państwa, bo jest bardzo dużo bardzo fajnych blogów na YouTube, które pokazują, że są takie rzeczy, jak tu mieszkamy, wynajmujemy, ile kosztuje samochód, ile kosztuje internet, ile kosztuje mieszkanie, czy zostajemy tutaj z Łukaszem, wyprowadzamy się. Teraz to są rzeczy oczywiste. Teraz wszyscy jesteśmy już mądrzejsi. Ale wtedy to było naprawdę trudno zrobić taką kwerendę internetową i wyszukać. I okazało się, że ci ludzie nie odpowiedzieli na żadne pytanie. Na żadne. Na żadne. No dosłownie na żadne. Na żadne. I wiecie, kto był tym złym? Nie oni, że biorą kredyt we frankach szwajcarskich, fikcja oczywiście, który jest jakąś taką wymyśloną inżynierią w ogóle kredytową, która ich wpakuje w kłopoty. Mało tego, z wieloma niewiadomymi, dla banków, które w ogóle nie chcą tych franków widzieć i nie przyjmować, ponieważ tak naprawdę one chcą sobie potem po prostu wygodnie żyć na tym i tak dalej, i tak dalej. To ja byłem ten zły. To ja byłem ten zły, który chodzi i mąci, i powinienem zrozumieć, że jeżeli czegoś nie rozumiem, to nie znaczy, że to jest złe. Po prostu. Pieniądz nie ma narodowości. I powiem Państwu tak, ja wcale nie czuję takiej satysfakcji, że miałem rację po latach, że się okazało, że te franki i tak dalej, że frankowicze, że moja koleżanka zadzwoniła do mnie niedawno, jest pielęgniarką, wspaniałą dziewczyną, serdecznie ją pozdrawiam, jeżeli mnie teraz ogląda. Tak wszystkich pozdrawiam, którzy mnie oglądają, to właśnie mam tą oglądalność na razie, którą mam. I ona powiedziała do mnie: Robert, spłaciłam mieszkanie. Chyba po 10 latach powiedziała do mnie: Robert, spłaciłam mieszkanie. Ja powiedziałem jej: cudownie, że spłaciłaś, wiesz, trzymam za ciebie kciuki. A ona powiedziała: teraz spłacam kredyt. Bo to jest wielka sprawa, że na przykład polski deweloper może mieć naprawdę niewiarygodną rentowność swoich produktów, a na przykład w Holandii może to być maksymalnie 16%. I w Holandii spłaca się mieszkanie średnio 8 lat. Ona po 10 latach spłaciła mieszkanie i powiedziała do mnie: a teraz spłacam właściwy kredyt. I to będzie drugie tyle. Będę 10 lat spłacała tą drugą część, bo mieszkanie już spłaciła, a teraz spłaca tą drugą część. Czyli łącznie będzie spłacała 20 lat. I wcale to mieszkanie nie jest duże. Ja tam byłem. Ładne, dwupokojowe. No tak naprawdę, no takie ładne. Jak już spłaci to mieszkanie, a jest pielęgniarką, więc wyobraźcie sobie Państwo, jak to wygląda. To nie wiem, czy się zdąży tym mieszkaniem nacieszyć, czy nie. Jako osoba już wolna. Zwłaszcza, że przecież jest szereg zmiennych.
I właśnie dlatego sobie myślę, że czasami ludzie mogliby się w czymś zorganizować, na przykład tak jak przed wojną, zrobić jakąś kasę zapomogowo-pożyczkową, zrobić spółdzielnię, zebrać się, zebrać fundusze, otworzyć jakąś własną instytucję. Nie wiem, tak było przed wojną, było bardzo dużo takich właśnie osiedli, na przykład osiedle oficerskie na Żoliborzu, gdzie oficerowie założyli własną taką spółdzielnię mieszkaniową, czy tam osiedle inżynierów gdzieś tam, czy coś, że można chyba to ciągle robić. Ale właśnie najdziwniejsze jest to, że kiedy życie wysyła do nas impulsy i mówi, zastanów się nad tym, czy to jest dobre, to robimy wszystko, żeby o tym nie wiedzieć. No nie wiem, po prostu tak to jest. No tak to jest, po prostu myślimy, że jeżeli ktoś nam udziela wskazówek, to po prostu on tego nie rozumie, nie lubi, nie zna, nie potrafi. A po prostu czasami zwykły rozsądek człowieka niezaangażowanego w proces potrafi podpowiedzieć bardzo wiele. Robert, pamiętaj, pieniądz nie ma narodowości. Te czasy się już skończyły. O mój Boże. No nie ma. Nie ma narodowości. Dlatego ten człowiek teraz jeździ niemieckim samochodem. Pracuje chyba w niemieckiej firmie. Tak, no nie ma narodowości. Jest narodowość jego samochodu, jego firmy, bo tak jest już. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.